Słuchajcie, bardzo miło, mam 20 minut. Tak, ksiądz proboszcz powiedział, jutro jeszcze z msza i takie nabożeństwo przed Panem Jezusem. Pomodlimy się o nasze zdrowie duszy i ciała. Jak ksiądz proboszcz wspomniał, są do nabycia książki, dzisiaj trzeba wybrać. To jest prawie ta książka, jest rok i odradzam kupowanie tej książki, ponieważ nie prześpicie nocy i będzie wam się śniło. To znaczy jest mocna, ale jest prawdziwa. To nie jest książka, która jest takim, jak ja mówię, takie ciepłe błeczki. Jest to książka, która daje do myślenia i rozeszła się już w wielu, wielu wielkim nakładzie i ciągle jest dodrukowywana. Więc jeżeli ksiądz proboszcz był tak łaskawy, wspaniałe, że pomyślał i książka jest do nabycia, więc polecam. Jeżeli nawet nie dla siebie, to wysłać za granicę, wysłać ludziom, którzy nie mają, nie wiedzą o tym albo nie mogą tego dostać. Nie wszędzie tą książkę można dostać, nawet w Polsce, więc polecam, jeżeli na pewno warto ją kupić, nie jest droga. Ja nie mam z tego nic, więc to nie jest reklama, ale mówię, duchowo jest naprawdę treściwa i to co byłem świadkiem, co przeżyłem, to nie jest jakieś tam moje wymyślanie i teoryzowanie. To jest to, co widziałem i to, co przeżyłem w życiu. Po prostu się z tym podzieliłem i wielu ludzi z tego naprawdę korzysta. Słuchajcie, moi drodzy, tylko parę takich słów o zagrożeniach duchowych. Mam taki tutaj ulubiony mój tekst z drugiego listu do Tymoteusza, świętego Pawła. Pewno go znacie, ale jest to tekst na dzisiejszy czas. Jest to czas, pisze tak, pamiętaj, w dniach ostatecznych nadejdą ciężkie chwile. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, pyszałkowaci, wyniośli, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, nieczuli, nieustępliwi, rzucający oszczerstwa, nieopanowani, okrutni, nienawidzący dobra, zdradliwi, porywczy, zarozumiali, kochający przyjemności bardziej niż Boga. Będą zachowywać pozory pobożności. Jeszcze raz to przeczytam. Będą zachowywać pozory pobożności, a wyprą się tego, co jest jej siłą. Unikaj takich ludzi, pisze święty Paweł. Z nich bowiem wywodzą się ci, którzy krążą po domach i bałamucą niewinne kobiety, obciążone grzechami, ulegające różnym pożądaniom. Buntują się przeciwko prawdzie. Są to ludzie o wypaczonym myśleniu, chwiejni w wierze. Tacy nie zajdą daleko, gdyż ich głupota, podobnie jak i tamtych, stanie się jawna dla wszystkich. Moi drodzy, tekst jest niesamowicie mocny. Ludzie mówią, no przecież to jest dzisiejsze czasy. Nawet tutaj święty Paweł mówi, pozory pobożności, ale wyrzekną się tego, co jest jej siłą. Czy wy wiecie, jaką my mamy siłę w naszej wierze? Czy wy wiecie, kogo my mamy za sobą? Mamy Boga, który jest jedynym prawdziwym Bogiem. Mamy całą Trójcę Świętą, mamy Matkę Bożą, archaniołów, aniołów świętych, armię ludzi, miliony, biliony ludzi, którzy walczą za każdego z nas. No ale niestety, Kościół ten tutaj, Kościół pielgrzymujący na ziemi, to jestem ja i ty. Kiedy pójdziemy na tamtą stronę, znajdziecie naukę katolicką, nie możemy już nic. Jesteśmy uzależnieni od Bożego miłosierdzia, uzależnieni od ludzkich modlitw. Przerażenie mnie zawsze owłada, kiedy patrzę za granicą, kiedy ludzie tylko grzebią jak najszybciej i rzucają się na testamenty. Kto co dostał? Rozszarpują już, po prostu jest chciwość tak straszna, pazerność na pieniądze dzisiaj. No wchodzi to powoli do nas, prawda? Pieniądz, pieniądz i pieniądz jeszcze raz. W rodzinach co się dzieje, porozbijane rodziny i potrafimy sprzedać wszystko za pieniądze. Potrafimy nawet sprzedać Jezusa za pieniądze. To jest sprzedać prawdę za pieniądze, żeby tylko zyskać inne rzeczy w swoim życiu. Moi kochani, tak powiedziałem, jesteśmy w tej chwili na terenie wielkiego placu bitwy. Chcesz czy nie chcesz? Od małego dziecka się zaczyna. Jeżeli te dzieci siedzą tutaj, czy ta młodzież, pamiętajcie, to co zawsze mówię, największym kąskiem jesteście wy.
To nie jestem może już ja, czy pani, czy ktoś, już tam trochę życia wiedział. My już troszkę mamy doświadczenia. To są dzieci już prawie od 13 roku życia, mniej więcej do 25. To jest ten okres, kiedy mówimy Bogu co? Tak, czy mówimy mu nie? Mówimy mu nie. Bogu mówimy nie. Ja akurat może tutaj jest akurat fantastycznie, wiem, że tu południe podkarpackie, ta diecezja, no to jeszcze jest tak, jak kiedyś było gdzie indziej, ale wychylcie nosa spoza tych terenów, to ludzie dzisiaj mówią Bogu nie, powiedzieli już mu nie. My ciebie nie chcemy w przestrzeni publicznej, nie chcemy cię w moim życiu, nie chcemy cię w moim partnerstwie, bo już czasami małżeństwo jest coraz rzadziej, nie chcemy cię w naszych związkach, nie chcemy cię w szkole, nie chcemy cię w polityce. Tak powiedziałem na kazaniu, to jest nasza prywatna sprawa. I momentalnie, pamiętajcie, musimy dokonać wyboru. Dziecko, jeżeli ma rodziców, którzy za niego troszczą się, matka, która się modli, którzy walczą o te dzieci, ma szansę przeżycia. I takie dziecko przyjdzie, nawet jeżeli przyjdzie okres wieku 15-16 lat buntu, to dziecko potem wróci, kiedy już jest dorastającym młodzieńczym czy dziewczyną. Teraz panowie, jedną rzecz. Matka nic nie zrobi, jeżeli nie ma wzoru ojca. Kiedy niestety, tak jest w badaniach, jeżeli matka modli się za dziecko, to jest dobrze. Ale jeżeli ojciec się też modli i dziecko widzi ojca modlącego się, to dziecko nie straci wiary i nie odejdzie od kościoła. A przeważnie niestety panowie mają największy problem z wiarą, z modlitwą i tak dalej, bo nie ma czasu, bo się jest zmęczonym, bo się pracuje w trzech miejscach, bo po prostu, no tak jest. I koniec, no bo po prostu nie ma wiary. Jeżeli dziecko, syn nie widzi ojca, który pokłada w Panu Bogu nadzieję, który nawet tą dziesiątkę różańca zmówi, który klęknie, to jest tak potężne świadectwo dla dziecka, to wówczas matka może się modlić, ale często kończy się to katastrofą. Dzisiaj cały przemysł, czy to jest przemysł rozrywkowy, czy jest przemysł elektroniczny, telewizja, YouTube, snapchapy, nazywajcie to jak chcecie. Pamiętajcie, jest skierowane po to, aby nas unicestwić, nas wiarę. Oczywiście można używać wszystkiego, wszystko jest dla ludzi, ale dzisiaj, co jest najgorsze, moja droga młodzieży? Najgorsze jest, że zaczynacie się uzależniać. Na Zachodzie jest ten sposób i widziałem też i w Polsce, gdzie ludzie już nie siedzą przy stole i nie rozmawiają. Oni, każdy ma telefon. Idzie do restauracji, każda rodzina ma telefon. Idzie chłopak z dziewczyną, on nie rozmawia, że jest piękny wieczór. Oni rozmawiają z kimś przez telefon. Największym dzisiaj zagrożeniem jest tak zwany telefon, który nie służy do dzwonienia dla młodych ludzi. Służy do innych rzeczy. To są już komputery, które mamy w kieszeni, od których się uzależniamy. Nie zdajemy sobie sprawy, że ludzie dzisiaj mają po 13-12 lat i nie mogą żyć bez Facebooka, bez Snapchat, nie mogą żyć bez Twittera, nie mogą żyć bez YouTube'a. Dzisiaj YouTubeowcy to są ci wszyscy guru, którzy prowadzą ludzi młodych. To są ci ludzie, którzy są ulubieni, którzy idą na całym świecie. Dzisiaj już nie ma granic. I pożerają was, moje dzieci. Szatan dokładnie wie, jak w to wejść. Dzisiaj matka i ojciec nie ma nic prawie do powiedzenia. Nauczyciel, ksiądz, zapomnijmy o tym. Dzisiaj nasze dzieci wychowuje tak zwana ulica. Czyli to wszystko, co przychodzi z zewnątrz, nad czym już nie mamy żadnej kontroli. I teraz nawet powiedzenie nie takiej rzeczy jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli nie potrafimy powiedzieć nie, wówczas szatan dokładnie wie, to jest moja słabość. On to wykorzysta. W przyszłości, kiedy masz 13 lat, będzie człowiek oglądał jedne rzeczy, kiedy ma już 15 lat, zacznie wchodzić, już bardzo wiemy, jakie sprawy i w jakie obszary. I w tym momencie zaczyna cię wykorzystać. Człowiek się uzależnia, tak jak od narkotyku, tak uzależnia się od alkoholu, uzależnia się od pornografii, uzależnia się od wszystkiego, od gier, od hazardu. Ostatnio miałem dwoje ludzi u siebie na parafii, którzy przyszli, dwoje młodych mężczyzn, którzy powiedzieli, ksiądz mnie ratuje, jestem uzależniony od hazardu. Co sobie wyobrażacie? Idę i przegrywam wszystkie pieniądze, mamy tysiące długów, moja rodzina nie ma co jeść.
uzależnienie się od hazardu, czyli uzależnienia są straszną rzeczą. I wszyscy wpadamy w tą pułapkę. Wszyscy wpadamy w tą pułapkę. Niestety pobożność wygasa dzisiaj wśród ludzi. Dlatego co nam pozostaje? Szatan wykorzystuje próżnię. Jeżeli Boga od Boga odchodzimy o jakiegoś kręgosłupa, jakiejś moralności, w tym momencie w tą przestrzeń duchową schodzą złe moce. I to pozornie wygląda wszystko bardzo delikatnie. Szatan jest bardzo inteligentny, jest przebiegły, mistrzem kamuflażu, więc pozornie pokazuje nam zło jako dobro, a dobro jako zło. Pokazuje nam wszystko, że jest pięknie. Nie mój się, nie przejmuj się. Wszyscy tak robią. Przecież nie bądź inna, nie bądź inny. Nie wygłupiaj się. Nie rób z siebie, nie ośmieszaj się. Będziesz luzakiem, nie będziesz popularny i tak dalej, i tak dalej. Dlatego młodzi w to wchodzą. W średnim wieku ludzie to wchodzą. I w pewnym momencie nawet nie zauważamy, kiedy nie ma już drogi powrotu. Szatan zapuszcza już takie sidła na nas, że w pewnym momencie mówi, jesteś już mój, czy jesteś już moja. Dzięki dzisiejszej technice, moi drodzy, dzisiaj nie ma barier. Dzisiaj można słuchać kogoś, kto nadaje w Stanach Zjednoczonych, w Australii i vice versa. Po całym świecie można szukać swoich idoli, swoich guru, tych, których uwielbiamy, za którymi idziemy. I tylko, moi drodzy rodzice, jest takie pytanie. Jeżeli nagle zaczyna się być spokój w domu i nie widzisz swojego dziecka, to nie dziękuj Bogu, że jest spokój, tylko sprawdź, co on i ona robi na górze. Bo możesz mieć wielki szok. W czym się grzebie? Czy ma założone hasła? Sprawdzaj. Bo pamiętajcie, dzisiaj, za moich czasów, na pewno tutaj wielu z Państwa, no to myśmy nawet nie wiedzieli, gdzie do takich sklepów i co to jest. Po prostu nie było. Była kurtyna i koniec. To nas ocaliło. Dzisiaj naciśnięcie guzika, mam cały świat w komórce. Mam cały świat. I wszystko złe i wszystko dobre. Ale jakiego dokonujemy wyboru? Dzisiaj mamy 5 milionów stron pornograficznych. 5 milionów. I zamyka się ileś tysięcy dziennie powstają. To są olbrzymie pieniądze. W to wszystko wchodzi zły. Pamiętajcie, to nie jest dla mojego rozwoju. To jest, żeby mnie rozwalić od środka. To na tym to polega. My w to wchodzimy, kiedy szczególnie dojrzewamy, kiedy potrzebujemy tego typu rozrywki, kiedy musimy pobudzić naszą wyobraźnię. Wchodzimy w to. A potem ja już widziałem w swoim życiu, jaki jest straszny płacz ludzi. Jak oni by wszystko oddali, żebym w ogóle im pomóc. Księże, do kogo my mamy iść? My nie mamy do kogo iść. Modlę się, biegam nawet do spowiedzi. No i co się dzieje? Nic się nie dzieje. Przysięgam Panu Bogu na kolanach, że od jutra tego nie będę robił. I proszę księdza, tylko wracam do pokoju, walczę po jeden, drugi dzień i to wszystko wraca. Ja mówię, człowieku, ty już masz problemy, ty już masz gości, to już musisz w pewnym momencie iść stanąć w prawdzie. Spowiedź to jest wyznaniem grzechów, to jest przerwanie więzów, które robisz z szatanem. Ale jeżeli już zaprosiłeś gości, jeżeli się uzależniłeś, jeżeli szatan to wykorzystał, to pamiętaj, musisz iść na modlitwę uwolnienia, musisz się wziąć za siebie. To już nie są przelewki, masz 30 lat i ci się żyć nie chce? W naszym kraju, w Polsce, 6 tysięcy młodych ludzi, szczególnie mężczyzn, popełnia samobójstwo rocznie. Ludzie! A ileż jest 20 tysięcy, którzy chcą popełnić, są odratowani? Czy to nam się światło nie zapala? Dlaczego dziś młody czy mężczyzna, czy chłopak, czy nastolatek kończy swoje życie? Czy w ogóle myśli o tym, mając właściwie wszystko? Nie żyjemy w trzecim świecie, że nie mamy nic. Mamy właściwie wszystko, co chcemy. Co się dzieje na Zachodzie? To, co mówiłem o depresjach. A ilu ludzi z sobą kończy? Ile dzisiaj ludzi z Hollywood? Co chwilę mamy wiadomo, że ten czy ten śpiewak, aktor, raper czy inny popełnił samobójstwo, znanych z telewizji, znany z tych. Mieli wszystko. Mieli pieniądze, mieli kariery, mieli świat, mieli prywatne odrzutowce. Pytanie, co się stało, że ten człowiek ze sobą skończył? Życie nie jest tylko tym, co jemy, co robimy, czym się... Życie jest czym większym. To, co jest najważniejsze. To, co powiedział Pan Bóg. Co za korzyść masz, jeżeli cały świat padnie u Twoich stóp,
a duszę swoją zatracisz w piekle. Duszę swoją stracisz na wieczność. Dzisiaj bitwa rozgrywa się właśnie o wasze dusze. Dlatego chciałem przeczytać katechizm Kościoła katolickiego, bo żyjemy w czasach, kiedy jest wielkiej próby. Nie możemy udawać, że nic się nie dzieje, że wszystko jest tak jak dawniej. Żyjemy w czasach wielkiej próby, oglądamy wiadomości bardzo niepokojące ze wszystkich stron świata, również i wiadomości Kościoła, kiedy widzimy, że coś się dzieje. Pytanie, dlaczego? Musimy rozumieć mechanizmy, które są za tym. Musimy wiedzieć, że dzisiaj nastąpił potężny bunt ludzi, ludzkości przeciw Bogu we wszystkich płaszczyznach i dlatego musimy wiedzieć, dlaczego tak rzeczy się mają. Zrozumieć, że ja nie mogę się poddać, ja muszę walczyć. Nie jestem sam, ale z drugiej strony nie wolno mi powiedzieć, ja już mam tego dość, odchodzę. Katechizm Kościoła katolickiego mówi tak. Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Ja myślę, że przychodzimy dzisiaj tę próbę. Atakują nas ze wszystkich stron, moralnie. Wszystko nam biorą. Teraz w Anglii w tej chwili, kiedy wyjeżdżałem, to mają ustalić, czy dziecko wolno zabić do końca ciąży. Do końca, czyli wyobrażacie sobie, jaka jest obłuda. Czyli jak matka ma dziecko w łonie, to jeszcze nie jest dziecko, można zabić, a za sekundę, jak ono wyjdzie z tego łona i się narodzi, to samo dziecko zabite jest kryminałem, prawda? No przecież to jest obłuda. To jest dziecko, a to nie jest dziecko. W tej chwili już to się ustala na świecie, że wolno, kiedykolwiek będziesz chciał, to można sobie ciążę usunąć, można zabić dziecko, istnienie ludzkie. Do tego dochodzimy. I dlatego wielu ludzi traci wiarę, wielu ludzi odchodzi. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni tajemnicę bezbożności pod postacią fałszywej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązania ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Kochani, to jest wielka następna rzecz. Wchodzą fałszywe religie. Fałszywe religie to są te, co ja mówię, prosperity gospel, to się po angielsku mówi, prawda? To jest Ewangelia uzdrowienia, uwolnienia. Jezus cię kocha. Jezus cię uwalnia już dzisiaj. Jezus ci już za ciebie umarł na krzyżu. Już nic właśnie nie musisz robić. Tylko się ciesz i podskakuj. To wszystko przychodzi z zachodu. Protestantyzm, który wchodzi falą, tsunami do naszego kraju. Czy tak mówi Ewangelia? Czy Jezus nie mówił, weź swój krzyż? Nie musimy współcierpieć z Chrystusem, o czym mówił święty Paweł. Przecież ja wiem, jak nauczają inne kościoły. Jezus już nawet nie jest tam na krzyżu, jak tutaj, że jest pasyjka. Tam już jest bez krzyża, bo Jezus już zmartwychwstał, już go nie ma, On cię już zbawił. Właściwie nic nie musisz robić, już jesteś zbawiony. Wszyscy przyjeżdżają, ludzie się uzdrawiają, nakładają ręce. Wszystko jest pięknie i wspaniale. Ale czy nam się światełko nie zapala, że coś nie jest tak? Ludzie za tym idą, nasi, katolicy, chrześcijanie, a potem odchodzą, bo ten kościół już jest nudny. Po co mi taki kościół? Po co mi taki kościół, że ja muszę na msze przychodzić, że ja muszę do spowiedzi iść, że ja muszę się martwić moimi grzechami, że ja muszę rachunek sumienia, że ja muszę być dobrym człowiekiem? Po co mi? Ja wybieram takiego Jezusa bez kościoła, gdzie nie muszę iść do kościoła. Przyjdę tylko w ten czas, kiedy się wszyscy dobrze bawią, kiedy jest fajna muzyka, kiedy wszyscy podskakują, klaszczą, ktoś pięknie do mnie mówi. Taki kościół dzisiaj się wybiera. Taki McDonald's. Łatwo, smacznie i przyjemnie. Tylko, że rujnujemy sobie żołądek. Tak samo jest w naszej wierze. I mówi tu katechizm kościoła. Ludziom daje pozorne rozwiązanie ich problemów. Bo jeżeli masz na przykład, ma pani problem, czyli problem to rozwiąże, że pani przyjdzie do księdza Piotra, ksiądz się nad panią pomodli, pani upadnie na ziemię, jest pani w Duchu Świętym i pani wychodzi bez problemów. Tak? No chciałbym. Ale to tak nie działa. Ja pani powiem, dobrze. Pani musi zobaczyć swoje życie. Pani musi zobaczyć to, co mówię w nakazaniu. Może spowiedź z całego życia. Może trzeba z czymś rzucić. Może trzeba coś zerwać. Może coś będzie kosztować. Może coś trzeba Panu Bogu dać. Panu Bogu ofiarować.
Może trzeba przyjść na modlitwę, może trzeba wziąć różaniec do ręki i prosić Matki Bożej. Nie, nie, to jest za dużo. Ksiądz nie przesadza. Niech się ksiądz za mnie pomodli o uzdrowienie, ja będę zdrowa. Tak podchodzą ludzie. Łatwiutkie rozwiązanie problemów. Ale co? Sprzedajemy Boga. Sprzedajemy prawdziwą wiarę. Sprzedajemy w to, co Kościół wierzył od 2000 lat. Dzisiaj niestety wchodzą w owczarni wilki. Przebraniu. My ich nie widzimy. Jeżeli nie masz daru rozpoznania, to jest wszystko pięknie i cacy, to jest wspaniale, to otwieramy rękę na to, na ręce na to wszystko. Oczywiście, wejdźcie, przyjdźcie, witamy was. A dopiero później zaczynają się ciężkie czasy. Pamiętacie starsi ludzie Harrisa? Harrisa, tego Anglika, który przyjeżdżał, przecież kościoły były pełne. Harris się modlił, znaczy modlił, no to znaczy wydawało się, że się modlił. Księża organizowali przecież pielgrzymki do Harrisa. Ludzie koczowali całą noc, żeby się dostać do Harrisa. A Harris był największym okultystą angielskim. Ile dzisiaj tych harrisowców, którzy przychodzili, dzisiaj mają po 60-70 lat, cierpią straszliwie. Albo przychodzą do mnie ludzie, którzy mają 40 lat i mówią, moja mama wzięła mnie do Harrisa, pamiętam, bo Harris nakładał na mnie ręce. Ale przecież on taki był pobożny. On się w kościele przecież modlił. Słuchajcie, nie dajmy się ogłupić. Bóg wymaga, Bóg daje nam uzdrowienia, Bóg daje nam wszystko, ale też również i wymaga. Musimy znać swoją wiarę. Także człowiek uwielbia dzisiaj też również samego siebie, a nie Pana Boga. Dzisiaj czego kult? Ciała. Jesteś wiecznie młody, piękny, masz dużo włosów, jesteś wysportowaną, masz sylwetkę. Zażywaj to, jedz to i prawda? Co druga reklama w telewizji w Polsce, no to ja już nie mogę tego oglądać. To jest po prostu maść na wszystko. To są proszki, to są umocnienia, to są witaminy. I ludzie w to idą, bo ja będę wiecznie piękny, wiecznie zdrowy, wiecznie będę miał włosy, wiecznie będę witalny. Ludzie, stań w prawdzie, to nie jest to, o co nam chodzi. Jeżeli ja mam 30 lat, to się cieszę dobrym zdrowiem. 50 lat, to wyglądam tak, jak ja wyglądam. A jeżeli będę miał 80 lat, no niestety może będę miał taki trójkąt przed sobą i będę dryptał, jeżeli w ogóle będę żył. Trzeba się z tym pogodzić, że to opakowanie moje nie będzie trwało wiecznie. Ale dzisiaj jest kult wiecznej młodości, kult sukcesu, kult wspaniałego życia. Ludzie udają, ludzie wydają ostatnie pieniądze, żeby super wyglądać, żeby się dobrze czuć. Ja nie mówię, że trzeba zaniedbać siebie. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Trzeba kochać swoje ciało. Trzeba szanować, to jest darem od Boga. Ciało jest świątynią Ducha Świętego. Jeżeli ja szanuję siebie, to szanuję drugiego człowieka. Ale jeżeli zaczynam iść w drugą stronę, niestety kończy się to tragicznie. Dzisiaj ludzie wydają miliardy na chodząc na te ćwiczenia, chodząc, zapisując się na wszystko. Mają na to czas, ale nie mają czasu iść na godzinę na mszę. Nie mają czasu przyjść na czytanie Biblii. Nie mają czasu przyjść na adorację, ale mają czasu iść na 2 godziny na maszyny, żeby ćwiczyć. Iść na baseny, iść na biegania, iść jeździć wszystkim. Na wszystko jest czas dzisiaj. Na wszystko są pieniądze, ale nie ma na to, co jest najważniejsze. I słuchajcie, tu musimy naprawdę otwierać nasze oczy. Tekst Ojca Gobi i Matka Boża powiedziała tak. Demon rozwiązłości zaraził wszystko. Moje biedne dzieci, jak bardzo jesteście chore i poranione. Duch buntu przeciwko Bogu zwiódł ludzkość. Ateizm wdarł się do wielu dusz i zgasił w nich wszelkie światło wiary i miłości. To, co dzisiaj się dzieje, chcemy czy nie chcemy, jesteśmy od rana do wieczora bombardowani. Bogiem? Nie. Bóg dla wielu istnieje tylko w niedzielę. Ale od poniedziałku do soboty nie ma Boga. Większość ludzi nie myśli o tym. Nie ma czegoś takiego. Tu może jest jeszcze inaczej. Tam w ogóle nie ma. Jeżeli nawet w niedzielę przyjdzie ktoś z łaski, albo czasami tylko na Wielkanoc czy Boże Narodzenie. Dzieci tylko są chrzczone do pierwszej komunii i koniec. Bo taka jest tradycja w Irlandii, w Polsce, we Włoszech, że to trzeba to zrobić, prawda? Pieczątkę przykleić i wszystko jest dobrze. Ale tak naprawdę w sercach nie ma Boga. Jesteśmy straszliwie poranieni w naszych rodzinach. Słuchajcie, jak nieraz rozmawiam z mężczyznami, najgorszą rzeczą, panowie, to są rany ojca. Nie wiem, czy kto kiedyś słuchał, jak mówiłem już na ten temat, ale rany ojca są
rzeczą straszliwą. Ja zawsze się pytam mężczyzn, czy kiedyś tato cię wziął na kolana? Czy tato cię pocałował? Chyba ksiądz żartuje. Nie miał na to czasu albo ochoty. No był obecny, żywił mnie, dawał mi jakieś pieniążki. Tata chodził do pracy, ale nigdy nie powiedział mi, że mnie kocha. I teraz taki dorastający mężczyzna zostaje ojcem, zostaje księdzem. Czy my wiemy, co znaczy być ojcem? Słuchajcie, ja widzę te dzieci poranione, szczególnie dzieci chłopców 12 do 15 lat, które nie mają ojców. A dzisiaj przecież tam to wszyscy partnerstwo albo pojedyncze rodziny. Chłop pójdzie, robi dzieci wszędzie i go nie ma, prawda? Zostaje kobieta. Słuchajcie, te dzieci przeżywają tragedię. A teraz jakie będą ich dzieci? To sobie wyobrażajmy, jakie to jest domino. Są poranienia ojców w rodzinach. Kobiety poranienia matki, ale tak samo ojców. Odrzucenia. To są, wejście drogi szatana w nasze życie. Odrzucenie, porzucenie. Dlaczego wszystko jest oparte na strachu? Zobaczcie, jakie było wasze dzieciństwo. To nie są wasze zawinione rzeczy, ale dzisiaj takie są rodziny. A co dopiero będzie z tymi dziećmi, które teraz tu rosną? Jakie one mają rodziny? Kiedy matka i ojciec jest w Anglii, a syna wychowuje babcia. Ile jest takich przyczyn? Zostali gdzieś, bo wychowują, no chociaż najkochańsza babcia. Co ona może zrobić, gdy nie ma matki i ojca? Albo ojciec pracuje cały rok i nie wiadomo, gdzie jest i co robi. Albo wyjeżdżają. Przecież to są normalnie bardzo popularne rzeczy dzisiaj. Więc kochani, to są rzeczy, które diabeł wykorzystuje dzisiaj w sposób bezwzględny. Nie ma paktu z szatanem. Nie ma, że on mi coś da. Ludzie zawierają pakty. Następna rzecz. Dzisiaj zawierają pakty, nawet młodzi ludzie. Daj mi, żebym zdał klasówkę napisał, żebym egzaminy zdał, żebym dostał lepszą pracę. Mam kontakty przecież z ludźmi na całym świecie, jak jest potężny cały przemysł tych wszystkich ludzi, którzy zajmują się okultyzmem. Za ciężkie pieniądze przeklną ci wszystko. I to działa. Przeklną. Przeklną biznesy, przeklną interesy, przeklną całe rodziny, domy, posiadłości. Przeklną nawet dzieci, przeklną poszczególnych ludzi. To są całe, my sobie nie zdajemy sprawy, co się dzieje. Teraz był Halloween. Ja słucham w telewizji jakiegoś księdza, który mówi, znanego kaznodziei, który mówi, że właściwie no Halloween jest dobry, ale jak to jest forma zabawy, to jest okej, nie? Słuchajcie, no przecież włosy, które jeszcze mam, stają na głowie. Jak można to widzieć? 3 lata temu byłem w Stanach Zjednoczonych i był Halloween. Słuchajcie, tam miasto było zablokowane. Tam wszystko stanęło, to były wozy policyjne. Tam były pochody tysięcy ludzi, rodzin. Pochody, jak u nas dawno organizowali. Wszyscy przebrani w maski szatańskie. To jest już tam Halloween. A u nas mówi się, przecież to tylko jest zabawa. Harry Potter. W Anglii jest to lektura obowiązkowa. Polacy się buntują i mówią tam do nauczycieli, moje dziecko nie będzie tego czytać. Musi to czytać. Czy nie widzimy, co to jest za książka? Ja bym nie chciał być nawet sekundy w butach tej pani, która to napisała. Przecież ona ma miliony, gdzieś setki milionów ludzi na sumieniu. Dzieci, które to przeczytały, które są pod wpływem, które się pootwierały na zło. A inni mówią, że to tylko zabawa, że to tylko książeczka jest. To jest jeden z największych sukcesów szatana, że otworzył ludziom drogę w tą przestrzeń, którą nie wolno nam wchodzić. Nie wolno nam wchodzić. Wiecie, co jest najgorsze? To się nazywa curiositas. Kto to wie, co to jest curiositas? Curiositas to jest ciekawskość. Pamiętacie z pierwszego w raju? Co to jest za drzewo? Przecież no to jest drzewo mądrości. Będziesz mądry tak jak Bóg. Ciekawość. Jak to? To ja mogę to zjeść? Tak. Ciekawskość. To jest potężna brama, która otwiera nam ten. Więc ludzie czytają, wchodzą w te tereny, które nie wolno nam wchodzić. To jest wojna. I w tym momencie, kiedy wchodzą w takie tereny, pamiętajcie, zaczynają się straszne rzeczy. Niech mnie ksiądz ratuje, gdzie mam iść? Do kogo? Ludzie dzwonią, ludzie błagają, czy ksiądz kogoś zna, a ksiądz sam tego nie może, to niech ksiądz mi pomoże, kogoś w Polsce, czy ksiądz zna, ja muszę natychmiast, życie mi się rozwaliło. Pytanie, w co wszedłeś? W co wszedłeś?
czym się zajmowałeś. Zawsze coś wyjdzie. Oczywiście mam za mało czasu mówić o wszystkim, ale nie wchodźmy w tereny, które nie znamy, które są szare. W szarej wodzie jest, mętnej wodzie jest, to są wody szatańskie. Jeżeli coś jest czarne, no to nikt mądry nie wejdzie w to. Jeżeli jest białe, to jest od Pana Boga, ale jeżeli jest mętne, szare, w ten czas jest ta ciekawskość, co tam może być, dlaczego to jest szare, ani ciemne, ani jasne. Jest po prostu mdłe i szare. W tym momencie następuje ciekawskość i wchodzimy w tą mętną wodę. Dlatego błagam was, nie wchodźcie w to. Jeżeliście weszli, jest pierwsza rzecz, to jest szczera do głębi, do bólu spowiedź. Słuchajcie, my w Kościele katolickim mamy spowiedź. Na Zachodzie nie ma spowiedzi w Kościele katolickim. To jeszcze zostało relikt z przeszłości. Albo przyjdą obcokrajowcy, albo jakaś starsza pani, bo tak to wygląda. My jeszcze to mamy. Protestanci przecież nie mają spowiedzi. Tam tylko idzie, mówi: Panie Boże, przepraszam, że zgrzeszyłem ostatniej nocy, dziękuję, i już jest rozgrzeszony. Naprawdę? Diabeł się śmieje z tego. Ja pamiętam, kiedy zajmowałem się jeszcze tym kiedy zrobiliśmy jakby rozeznanie duchowe i potem poszliśmy już w akcję, żeby ratować człowieka, no to się z nas śmiał. Ty mnie nie znajdziesz. Ty nie wiesz, gdzie ja jestem. I czasami był doczepiony do takiego miejsca, gdzie był taki grzech, który był niewyznany na spowiedzi nigdy, bo był zakłamany. Nie mówię o grzechach, które, no rzeczywiście, no, nie pamiętałem, że jadłem mięso w piątek, albo no, są rzeczy, które człowiek nie pamięta. Za te grzechy też żałuję. Ale te grzechy, które były zakłamane z pełną świadomością, oczywiście potem zapomniane, ale zakłamane z pełną świadomością, one istnieją. I one stworzą przyczółek dla demona. Masz dzisiaj coś, co się wydarzyło 16 lat, jak miałeś? Jakiś naprawdę zła rzecz. Nie spowiadałeś się, no przecież księdzu tego nie powiem, bo przecież ksiądz to nie musi o tym wiedzieć, ja się wstydzę. Spowiedzi były takie, prawda, paciorek, siusiu i tak dalej. I w kościółku nie byłem, mamusi źle mówiłem, prawda? I to były spowiedzi. Tamte rzeczy były zakamuflowane, spakowane w boksy takie pudełka i wywiezione na strych. 40 lat później, ty myślisz, że te pudełka się co, unicestwiły? One tam są, ale co, ty się boisz? Boisz się tam te pudełka otworzyć? Jest strach. Ktoś ci mówi, nie idź tam. To jest niebezpieczne. Zostaw to w spokoju. Wszystko już jest okej. I w tym momencie, kiedy dojdziemy do takiego punktu, że tego człowieka ratujemy, i nagle widzimy, że jest gdzieś uczepiony. Ja pamiętam, raz mi szatan powiedział, ty mnie nie znajdziesz. Ty mnie nie znajdziesz. Bo nie wiesz, gdzie jestem. Ten człowiek nie powiedział mi do końca, ile to wydłużyło cały proces uzdrowienia. Po ciężkiej walce, kiedy zmusiłem go do mówienia mi prawdy, w ten czas mi powiedział, tu jestem, ale z wrykiem, z krzykiem i z przekleństwami. Okazało się, że był grzech potworny, który był zakamuflowany, nigdy nie wyspowiadany, świętokradztwo nastąpiło i tam się on doczepił. Niech mnie tu pokroją na kawałki, kto chce. Mówię, jak jest. Dopiero wówczas, kiedy ten ktoś wyznał to, to dopiero popuściło wszystko, oderwaliśmy tego diabła, tego demona od tego człowieka. Ale słuchajcie, to jest jeden człowiek. A gdzie są setki tysięcy? Kto się tym zajmuje, prawda? No dzisiaj łatwiej iść do psychologa, do psychiatry, po tabletki, po uspokojenia, po alkohol sięgnąć, palić marihuanę, udawać, że wszystko jest okej, a wchodzimy w coraz to głębszy wir i utoniemy. I w ten czas, Boże, gdzie jesteś? On jest. Ale gdzie ty jesteś? Gdzie byłeś do tej pory? Ratuj się. I tak powiedziałem, koloratka, habit, mitra, nic mnie nie chroni. Jestem takim samym człowiekiem. Im wyżej siedzę, tym bardziej jestem na celowniku. Tym bardziej jestem znienawidzony, bo jeżeli uderzy mnie, to uderzy większość. To uderzy was. Dlatego nikt z nas nie jest wolny. Musimy być czujni, jak pisze w piśmie, bo diabeł jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Wiele rzeczy jest opisane w tej książce. Jeżeli chcecie, sobie poczytajcie. Nie jest przypadków. Dużo przykładów, które przeżyłem, widziałem. I dlatego może
to wam pomoże. Może pomoże komuś z rodziny, może komuś, kto w tej chwili żyje w totalnej rozwałce. Po prostu żyje w tragedii duchowej i chce pomocy, krzyczy, chce się nawrócić. No, wiecie, takim fenomenem jest za granicą. Wiele Polaków po wyjeździe nagle, po iluś latach po prostu wolnej Amerykanki na tle, na wszystkich płaszczyznach, nagle wraca i mówi: przeksiędza, nawróciłam się. Jestem nawrócony 6 miesięcy temu. Błagam o pomoc. Nawet to jest dopiero pierwszy taki krok. Nawróciłem się. Zerwałem z grzechem. Przeksiędza do mnie piszą i mówią: przeksiędza, byłem w spowiedzi z całego życia. Dziękuję serdecznie. Wysłuchałem jakieś tam katechezy. Wreszcie zrozumiałem, co jest moim problemem. Bo o tym się nie mówi w ogóle. Tabu. No ale mówię: słuchaj, to jest dopiero początek walki. To jest dopiero początek, czy jesteś gotowy, czy gotowa. No i tu się dopiero zaczyna. Trzeba trwać. Tu dopiero w tej ciężkiej próbie zaczyna się nawracanie. A co dopiero odpokutowanie za to wszystko, cośmy źle zrobili. To, że ja grzechy wyznam, nawet najcięższe, Bóg mi przebaczy, ale muszę je odpokutować. Muszę zapłacić za to. Często częścią tej zapłaty jest ta droga, którą muszę zacząć walczyć. I ja się pytam, czy ty jesteś gotowy? Przeksiędza, jestem na wszystko gotowy, bo jeżeli tego nie zrobię teraz, jest po moim życiu. Ja już tak dalej nie mogę. To jest łaska. W ten czas trzeba zatrudnić pełno ludzi do modlitwy. Trzeba Eucharystia, modlitwa. I mówię: różaniec, zatrudnij Matkę Bożą. To nie jest, jak mówią protestanci, kobieta, która tylko dostarczyła nam Jezusa. Surogatka, no tak, była taka, Pan Jezus wyskoczył i wyszedł, nie? I ten świat się film urwał. Wy sobie nie wyobrażacie, jakie mamy pogromczyni demonów po swojej stronie. Ja pamiętam ze swojej praktyki, czasami to był szok, ale nieraz pamiętam, księdz Amor tak samo opisywał i innych spotykałem ludzi w tej dziedzinie i mówią: słuchajcie, co to jest? Mówimy o imieniu Jezusa, mamy krzyż, nie ma w ogóle reakcji. W pewnym momencie, kiedy wspominasz Matkę Bożą, po prostu dostajesz szału. Tylko nie ta baba. I tu tak przekleństwa. Tylko nie ona. I wiecie dlaczego? Ponieważ Maryja jest stworzeniem. Jest człowiekiem. Jest kobietą. Jest jedną z nas. I Bóg dał władzę takiej kobiecie. Być królową nieba i ziemi. Maryją, Matką Jezusa. I proroctwo, że zmiażdży piętą łeb szatanowi. On tego nie może ścierpieć. Jak to jest możliwe? Najwyższe stworzenie po Bogu. Lucyfer, archanioł z najwyższej półki. Nosiciel światła. Bo to znaczy Lucyfer. On będzie zniszczony przez kobietę, przez stworzenie. Genialnie to zrobił Pan Bóg. Ja to wam mówię, jaką potężną siłą jest Maryja. I tu jeszcze na zakończenie święty Ludwik de Montfort. Kto słyszał o nim? Święty Ludwik de Montfort, konsekracja. To, co ja tu mam na ręku, co się nie ludzie mówią, co tu się księdzu dynda. To jest właśnie ten, niewolnictwo Maryi. Słuchajcie. Jeżeli się zdecydujecie na 33 dni przygotowania i konsekracji, teraz wielu ludzi robi na 8 grudnia już, ale jeżeli się zdecydujecie na przykład na 2 lutego, kupcie sobie małą książeczkę, traktat i 33 dni przygotowań i czytajcie to i zdecydujcie się. Ja wam powiem, będzie niesamowita jazda. Będzie tragedia w waszym życiu. Mówię wam, ale się diabeł się wścieknie, bo straci kolejnego człowieka. Wścieknie się. Zaatakują was najbliżsi, zaatakują was w pracy. Będą się dziać różne ciekawe rzeczy. W momencie, kiedy się zdecydujesz, zaczniesz robić 33 dni konsekracji. I w dniu konsekracji, kiedy klękniesz przed Matką Bożą i powiesz: jestem twoim niewolnikiem. Słuchajcie, niewolnikiem. Ona będzie miała kolejnych ludzi ze sobą. To jest wyjście jedyne. Każdemu księdzu to mówię, każdemu duchownemu. Nie pojedziemy dzisiaj daleko bez Matki Bożej. To nie znaczy, że ja mam na punkcie Maryi nie wiadomo co w głowie, że Maryja jest moim wszystkim. Jest moją matką, moją królową. Jest straszną, potężną i wiem personalnie, co mi Matka Boża zrobiła. Widziałem cud na własne oczy, co potrafi zrobić Maryja.
jaki Bóg dał ją władzę i dał władzę. Polska jest jeszcze jedynym krajem, gdzie jest naszą królową, gdzie tylu ludzi się jeszcze modli. Dlatego nie dziwię się, że Polska jest tak atakowana dzisiaj. Kościół jest tak atakowany. Nie dziwcie się. Kapłaństwo jest atakowane. Nie dziwcie się, że ci, co mówią o Maryi, są atakowani. Święty Ludwik de Montfort, on miał zabronione mówienia w każdym kościele we Francji o Matce Bożej. Nie chcieli go wpuścić żaden biskup i żaden ksiądz do swoich kościołów. Dopiero papież dał mu papier, powiedział, bez pytania masz pozwolenie na całym świecie. No ale tak potem go otruli. Niestety. A dzisiaj w każdej księgarni w Polsce można kupić książkę o świętym Ludwiku. Dzisiaj tysiące ludzi się konsekruje, tysiące rodzin się oddaje. Błagam was, wykorzystajcie Marię w tych trudnych czasach, które teraz nadeszły. W czasach potwornej walki, której trzeba wybrać. Jest dużo konferencji, które jest na YouTubie, możecie sobie pooglądać. Tam każdy coś znajdzie. Wspaniałych kapłanów również. Słuchajcie dobrych kapłanów. Nie tych, którzy idą na populizm i żeby się przypodobać i gadać, tylko dobrych, solidnych nauk. Słuchajcie ich i idźcie za nimi. I konsekrujcie się Matce Bożej. Tam, gdzie jest Matka Boża, tam nie ma kogo? Szatana. Tam, gdzie jest Matka Boża, tam nie pobłądzisz. Czytajcie traktat Ludwika. On tam otworzy wam dopiero głowę. Czym jest życie z Maryją? To oczy wam się tak otworzą i dopiero poznacie, czym jest naprawdę życie z Matką Bożą. Błagam was, daję wam to dzisiaj wieczorem i mówcie to wszystkim. I mówcie to wszystkim. Inaczej wszyscy zginiecie. Kiedy się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie. Znacie te słowa z Biblii? Jeżeli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie. Jezus nas ostrzega. Jeżeli nie zmienimy swojego życia, jeżeli nie staniemy się innymi, jeżeli nie zawierzymy się Matce Bożej, która w jej sercu jest jedyną arką dzisiejszego na potop, który nas czeka. Jej niepokalane serce jest arką, której znajdziemy tylko schronienie. Ona to mówi w wielu miejscach. Uciekajcie się do mojego serca, póki jest czas. Zmieniajcie swoje życie. Padnijcie na kolana przed moim Synem. I to jest to, co chciałem wam dzisiaj z wami podzielić. Już macie pewno dość wszystkiego na dzisiejszy wieczór, ale to jest mój czas, który miałem mieć wakacje 3 dni. I tak akurat, ale dzielę się dzisiaj z wami. I tak ksiądz proboszcz powiedział, wiecie, przypadek to jest z imię Ducha Świętego, nie? Kolejne, że tutaj jesteśmy, że jesteśmy tutaj razem, że się możemy spotkać. I mówię to od serca, nie mówię to jakimś wyuczonym traktatem, mówię to od serca, dzielę się. Chciałbym jeszcze więcej, ale nie jestem w stanie, nie mam siły na tyle, ale chciałbym wam jeszcze raz powiedzieć, bierzmy się do roboty. Bierzcie się, chłopy do roboty, za różańce, kobiety, bierzcie się za roboty. Nie słuchajcie RMF FM w samochodzie, wyłączcie to, mały różaniec na tym, jedźcie. Ja to robię. Słuchajcie, nie ma stresu, nie ma przekleństw, nie wyklinam innych kierowców, nie przeklinam nikogo. Jadę i mówię sobie różaniec. Słuchajcie, to tak działa niesamowicie. Przyjeżdżam na miejsce, jestem spokojny, uśmiechnięty, a nie powiem w stresie, prawda? To, bo co dzieje się na drogach, to jest drama, szczególnie u nas w Polsce, prawda? To wystarczy chwilę pojeździć. Dlatego wam mówię, taki mały różaniec. Zgubicie, kupcie następny, grzechu poświęcony, szkaplerz na siebie. Prawdziwa modlitwa, spowiedź, prawdziwe życie. Zacznijcie żyć prawdziwie duchem. I zobaczycie, jak życie wasze zacznie zmienić. Ale ostrzegam, ktoś nie będzie na to obojętny. Będziecie dostawać w czapę raz po raz. Ale nie bądźcie, od razu nie siądźcie i płaczcie, że to chyba nic nie działa, prawda? Bo coraz jest to gorzej. Będzie coraz to gorzej. W tym momencie zacznie być coraz to lepiej. Dlatego wam mówię, będzie coraz to gorzej. Bo diabeł wam wszystko zrobił, wam obrzydzić to nawrócenie. Ale potem będzie coraz to lepiej. I na koniec takie ostrzeżenie. Dużo jest dzisiaj takich ruchów, co to dzisiaj uzdrawiają od razu. Pamiętajcie, uzdrowienie szatańskie przychodzi bardzo szybko. Szatan może uzdrawiać, nie ma problemu. To, co on nałożył, może zdjąć. To są pozorne rzeczy. Ktoś to nieraz od razu, po jednym wieczorze uzdrowiony. Oczywiście cuda się zdarzają, Pan Bóg może wszystko zrobić. Ale kiedy Pan Bóg uzdrawia,
to często się nic nie dzieje. Nie ma żadnych fajerwerków, nie ma żadnych spektakularnych wyczynów. I nagle, zobaczycie, po 3 tygodniach zaczyna się coś w twoim życiu zmieniać. Nagle zaczynasz ty inaczej myśleć. Zaczyna, Pan Bóg działa powoli. Raz jak cię dotknie, to tak to potem idzie i tak przeżera jak taki kwas, prawda? Idzie tu do środka i zaczyna się to wszystko w tobie gotować. Ale to następuje prawdziwa fermentacja, ten ból, ale w tym momencie następuje prawdziwe uzdrowienie. A szatan robi od razu. Buch, jesteś uzdrowiony, olśniony, podskakujesz, nawracasz cały świat, jesteś, jak to mówią, nowonarodzonym chrześcijaninem, prawda? Tylko byś podskakiwał. A potem następuje załamanie, powrót wszystkiego. To jest tylko taka szatańska ściema. Dlatego was ostrzegam, bądźcie cierpliwi, kiedy Pan Bóg was dotknie. Czasami potrzeba czasu, czasami trzeba bardzo dużo twojej współpracy z łaską, ale w ten czas następuje trwałe i piękne uzdrowienie. A co jest szybko, co jest spektakularne, wielkie, błyszczące, nie dajcie się łapać na błyskotki. Ostrzegam was. Takich hopsztaplerów jest bardzo dużo. Ludzi namaszczonych i posłanych nie wiadomo skąd. Badajcie duchy, mówi Pismo Święte. Nie wszystkie pochodzą od Boga. A te, co pochodzą od Boga, Pan Bóg ci da swoje światło. Także dziękuję wam za przyjście. Dziękuję za waszą cierpliwość. I życzę wam miłej lektury książki. I życzę wam miłej nocy. I szczęśliwej podróży, niech was błogosławi i szczęśliwie prowadzi do celu Bóg Wszechmogący, abyście szczęśliwie dojechali wolni od wszelkich niebezpieczeństw, wypadków, kalectwa i nagłej niespodziewanej śmierci, aby to wszystko, co dzisiaj się wydarzyło w naszym tutaj kościele, w pięknym, farnym i to, co będzie jutro, aby przyniosło wielkie owoce i żeby Pan Bóg was strzegł i wszyscy aniołowie przed atakami szatana, który nienawidzi nas tutaj w tym miejscu. Nie chce, żebyśmy tu byli, ale niech Pan Bóg będzie w waszym sercu, dotknie każdego z was tutaj obecnego i błogosławi teraz przez niepokalane serce Matki Najświętszej i Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.